Rok temu Sosnowiec zamienił nocne kursy tramwajów busami jeżdżącymi na żądanie. Miasto chce iść dalej w tym kierunku i spalinowe pojazdy zamienia na elektryczne. Kursy nimi można zamówić od 23 do 5 rano, a podróż na terenie miasta kosztuje teraz 3 zł. Paweł Jędrusik. Nowe samochody to Mercedesy, które są wyposażone w system rekuperacji, czyli ładują się także podczas jazdy. Według producenta w pełni naładowany akumulator pozwoli na przejechanie 300 km w cyklu miejskim. Elektryki mają wpłynąć na oszczędności dla miasta. Sądzę, że kalkulacje takie będą dopiero po pierwszym miesiącu. Zobaczymy też, jak funkcjonuje to w praktyce, więc tego typu rzeczy dopiero gdzieś po pierwszym miesiącu. Zważywszy na fakt, że samochody elektryczne mają też inne zalety, jeżeli chodzi o eksploatację. Na przykład rzadziej wymienia się klocki hamulcowe, tak? Ponieważ tutaj w dużej mierze jest hamowanie silnikiem. Busy zamiast tramwajów zaczęły kursować nocą w Sosnowcu rok temu i na początku były bezpłatne. Teraz w nocy w zasadzie funkcjonują już tylko one. Mieszkańcy są zadowoleni. Myślę, że to, co chcieliśmy osiągnąć, czyli możliwość bezpiecznego w godzinach nocnych, oczywiście przede wszystkim, bo o tym mówimy, dotarcia do celu, myślę, że to się udaje. Mamy dużo sygnałów o tym, że busiki przyjeżdżają punktualnie, że nie ma żadnego problemu z ich zamawianiem. Także myślę, że zdecydowanie tak. Na dzisiaj kolejny etap wdrażania tego nocnego transportu. Busy kursują na terenie Sosnowca, ale osoby od 60 roku życia mogą nimi dojechać także do miast ościennych. Zamówienie busa jest proste. Wystarczy pobrać aplikację na telefon i zamówić kurs. Możemy wybrać przystanek początkowy i przystanek końcowy, do którego chcemy dojechać. Możemy to zrobić przez wpisanie nazwy bądź wybranie z mapy oraz określić godzinę wyjazdu bądź dojazdu na miejsce. Aplikacja w kilka sekund przelicza orientacyjny czas przejazdu i wtedy wystarczy potwierdzić bądź odrzucić taki przejazd. Warto jednak pamiętać, że na razie w busie możliwa jest tylko płatność gotówką. Nad wprowadzeniem możliwości płatności kartą Sosnowiec dopiero pracuje.